Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Black Myth Wukong. Moi drodzy, zmieniłem sobie troszeczkę buildika, no i dzisiaj potestujemy nieco kamienną małpę. Zmieniłem sobie także zaklęcia, mamy zamiast kroku chmury mocny jak głaz, mamy złotą przemianę, no i zmieniłem sobie kostur na kostur burzowego błysku longa, który mimo wszystko daje mi w miarę dużo ataku, troszeczkę więcej niż poprzedni kostur, natomiast wiadomo, że zmniejsza się szansa na trafienie krytyczne i tak dalej, zmieniłem sobie też tutaj na złoty guzik, czyli daje nam jeszcze więcej tam ataku w momencie, kiedy jesteśmy w pełni sił. I jeżeli chodzi o tykwę, zmieniłem sobie tutaj na miedzianą pigułkę, że przez krótki czas po użyciu tykwy następne użycie zdolności mocnej głaz nie zużywa many, bardzo fajna rzecz. Tutaj mamy te pąki drzewa i relikwie tygrysa pod obrażenia krytyczne. No i lecimy sobie dalej. Zobaczymy, jak mi się z tego builda będzie korzystało, bo szczerze powiedziawszy, przyzwyczaiłem się bardzo mocno do tego kroku chmury. I z tego, co pamiętam, powinienem teraz się dostać... Możemy się wbić najpierw tam. Chociażby dlatego, że uruchomimy sobie już questa, którego i tak będę chciał koniec końców pewnie zrobić, żeby w przyszłości móc ewentualnie podziałać z sekretnym zakończeniem. Dlatego właśnie polecimy sobie w to miejsce, gdzie mieliśmy tego longa i musimy sobie skoczyć tutaj. A następnie lecimy w sumie dalej, potem jeszcze dalej, w lewo, w prawo, kuźwa i tak dalej, bo będziemy musieli podziałać z Buddami, w sensie z posągami Buddy, tak? No i dostać się, wiadomo, do świątyni, do finalnego bossa. Taki jest dzisiaj plan, więc mam nadzieję, że mi się to wszystko uda zrobić. No i póki co trzeba by tutaj sklepać przeciwników i uratować jednego ziomeczka, który jest nam potrzebny do odpalenia właśnie questa. Zobaczymy, jak mi to pójdzie, bo naprawdę, kurczę, nie wiem totalnie, jak będzie mi się używał tego builda. Jakby damage, wiadomo, jest całkiem przyzwoity, ale ci przeciwnicy też nie są jakoś turbo trudni. A cię tu ciachnę! Ale kryt nie wszedł, niestety. Co nie zmienia faktu, że udało się tutaj sklepać wszystkich przeciwników. Bardzo fajnie. I tutaj mamy ziomeczka, z którym możemy sobie pogadać. Tak, nie pożre cię. Skarby. Dobra, skarby, sararby. Kresie Buddy, nie ma nic poza yoga i... Na zewnątrz zielone okrągłe słodycz na języku, w środku czerwony letnich król smakołyków. Dobra, to już jest wszystko. Bo musiałem tylko z nim, wiecie, pogadać do końca, żeby tutaj się odblokowało. W tamtym miejscu ogólnie mamy naprawdę fajny przedmiot. On się znajduje normalnie tam. I to jest balsam... To jest bodajże chyba to, co ja teraz mam w tykwie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ten balsam longa. Nie jestem w 100% pewien. Ale o kurde, aż się... Normalnie taka mnie chrypa naszła. I mnie tutaj chce męczyć i rozkładać. Ale aż dosłownie mi podeszło pod gardło. Bardzo nieprzyjemne uczucie. Myślę, że doskonale wiedzą to ci, co... Kiedykolwiek mieli gdzieś tam jakieś problemy mniejsze, większe z gardłem. W każdym razie lecę dalej, bo ja nie mogę się kuźwa tutaj zatrzymywać. Trzeba zrobić co się tylko da, by przejść cały ten chapter. Jakby chcę ponagrywać sobie troszeczkę materiałów, chociażby dlatego, że czuję taki moment, gdzie mogę się rozchorować, a nie chcę tego momentu, bardzo mocno go nie chcę. Więc póki jestem w pełni sił i mogę działać, no to będę po prostu działał. Tutaj, kurczę, mieliśmy tylko takie przejście bokiem coś. Nie wiem, dlaczego mi się kojarzyło, że tędy typowo mam iść, ale no, tak czy inaczej możemy się tędy przebiec i dostaniemy się wtedy z powrotem tutaj. Dobra, czyli robimy takie kółeczko, więc teraz lecimy sobie tutaj w lewo, albo w zasadzie w prawo, to zależy, z której strony patrzymy. No i teraz... Którędy to było... Bo ta po prostu pod górę, nie? Od tej kapliczki. I tam mieliśmy tego generała węża, czy jak to tam się nazywa, tam troszeczkę dalej, jednego bosika, ale nie muszę z nim typowo się klepać, nie jest mi to do niczego potrzebne. Lecimy po prostu dalej i nie będę starał się, tak, i nie będę zwracał uwagi za bardzo na przeciwników.
No chyba, że sobie tego na przykład tutaj byśmy sklepali. Czemu by nie? Prawie by wszedł kryt, ale nie do końca ten kryt wszedł. Ja muszę sobie sprawdzić jedną rzecz. A mi to nie zadziałało. Bardzo dawno nie używałem mimo wszystko mocnego jak głazu, więc to też jest coś, co sprawi, że będzie mi... A, przepraszam, czekaj, bo to ten tutaj mi... Gościu, czekaj, moment, halo. Jakby nie wiem kiedy, jak i on... Ja się tak skupiłem na tym przeciw... Dobra, nieważne. Skupiłem się tak bardzo na tym jednym przeciwniku, że nawet nie wiem kiedy przyszedł ten drugi. Okej, spoko. Wracając, dawno nie używałem tej umiejętności mocnego głazu. Ona jest naprawdę OP, jeżeli się ją fajnie wymasteruje, bo blokuje naprawdę sporą część... Czy ty możesz się nie odzywać, jak ja tutaj tłumaczę coś, widowni? Ej! Sporo ataków można odbijać tą umiejętnością, ona jest naprawdę, naprawdę dobra. Ale no, trzeba mimo wszystko mieć dobry timing, który czasami... jest różny, umówmy się. Czasami jest lepszy, czasami jest gorszy. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko jakoś ogarnę. Jeżeli będzie mi zbyt ciężko szło, jeżeli będę zabijany przez przeciwników, no to po prostu zwyczajnie zmienię sobie builda na jednak tą jakrze, czy tam set jakrzy. Bo mimo wszystko, nawet że jestem takim dość mocno podatnym wtedy na ataki, to co by nie było, to jest naprawdę... Spoko secik pod damage. Tam nie musimy nic zbierać. Lecimy tędy. I teraz tylko pytanie, w którędy ja tu miałem iść dalej. Chyba w tą stronę. Tu niedaleko mamy chyba jednego przeciwnika, z którym raczej nie chcę za bardzo walczyć, ale będę musiał, bo żeby przejść dalej, no to muszę się go pozbyć. I on był bodajże tutaj, ale teraz do końca nie pamiętam. Tak, to był tutaj. Nie inaczej. Ole mi żeś anulował chamsko mój atak. Ty mendo jedna przebrzydła. Ty chamie niemyty. Ty śmierdzielu jeden. Dobra, odbiłem elegancko atak. I teraz jeb i jeb. Podwójny, dobrze. Idzie ogarnąć, kurczę, to blokowanie, ale to było strasznie chamskie, że mi tak akolite zablokował, nie? Bo nagle se wleciał, stwierdził, że dobra, mordo, nie będziesz mnie atakował, nie pozwolę ci. Okej, okay. Siemano, dzień dobry, witam serdecznie. Ty 比我比你还大好几圈。大佛，哪儿来的大佛？<笑>你看不见佛，因为你心里无佛。无佛可拜，自然眼瞎。<笑>我堂堂净坛使者，什么大佛小佛没见过，你才眼瞎。不知先拜拜面前的活菩萨。<笑>心诚则缘到，缘到则佛现。两位施主，不妨在四处找找。 好好拜拜。找个屁！见庙就进，见佛就拜，不分真假黑白，那是我师父。我老朱，平生最嫌这些表面功夫。心不成，山不开；心若成，路自来。Okay, będziemy musieli ogarnąć te posążki. Dobra, wiadomo o co chodzi. Lecimy do posążków. Nie pamiętam ile ich było, chyba 5 bodajże. To są takie posążki. Przed każdym z posążków musimy, że tak powiem, prawda, się pomodlić i tak dalej. I wtedy się odblokuje nam przejście dalej. One były tutaj dość blisko, więc mam nadzieję, że sobie poradzę bez większego problemu. Tu pamiętam za pierwszym razem jak grałem, ominąłem Buddę, ponieważ mamy przeciwnika, który nas atakuje. Ale żem to stymingował normalnie najlepiej na świecie. Jakby nie żeby coś, ale mój timing jest naprawdę dobry. I nie możecie mówić, że nie. Nie, to było tragiczne. Nieważne, muszę się przyzwyczaić. Tak jak mówię, dawno nie używałem mocnego jak głaz. Wielu przeciwników po prostu zwyczajnie atakuje, zamiast czekać na jakikolwiek blok. Więc to też swoje robi. I sprawia, że używanie tej umiejętności jest, wydaje mi się, troszeczkę trudniejsze, po prostu. Ale spoko. Nic się nie stanie. Myślę, że spokojnie sobie tutaj przebijemy się przez wszystkich przeciwników.
i ogarniemy sobie te buty. Bardzo ciężko jest mi się skupić w momencie, kiedy ta mała pinda lecąca za mną cały czas gada. I ja wtedy nie mogę się po prostu skupić na tym, co ja mam do powiedzenia, prawda? Jakby ja tutaj próbuję prowadzić odcinek, próbuję z wami rozmawiać, ale nie, bo on musi dodać swoje 5 groszy. Jakby to kuźwa było potrzebne. Bajdzi, zamknij japę, ja ci mówię dobrze, bo przerobię cię kuźwa normalnie na futerko i będziesz mi, nie wiem, grzał stópki w nocy. Także siarap. Siarap, ja ci dobrze mówię. Więc z jednej strony ten nasz towarzysz jest bardzo fajny i w ogóle i przydatny i tak dalej, ale koniec końców jest to dość irytujące w momencie, kiedy... Znaczy inaczej, jeżeli bym normalnie sobie grał, pewnie bym nawet nie zwrócił uwagi, ale w momencie, kiedy ja chcę z wami jakkolwiek porozmawiać i próbuję zebrać myśli, a on mi cały czas gada, no to w tym momencie to jest bardzo ciężkie. W ogóle kryt nie wszedł, nie, no dobra, przyznam szczerze, ten build już na pierwszy rzut oka jest zdecydowanie gorszy od Jakszy, bo mam strasznie małą szansę na kryty, tylko tam 20%. I naprawdę odczuwam właśnie to. Dobra, tego ziomeczka będziemy... Dobra, udało się odbić ten drugi atak, co prawda, ale się udało. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Zatrzymajmy go. Nadupiamy, nadupiamy, nadupiamy. I... Dobra, padasz elegancko. To będzie czwarty posążek? Czwarty albo piąty, kurczę, już sam nie wiem. Zresztą jak... O, dobra, odblokowało się. To jest taki, powiedzmy, hincik ze strony gry, że mordo, zrobiłeś to dobrze. Także wiesz, o co chodzi, nie? Dobra, i on tam teraz co, stoi? Jeszcze miałem z nim pogadać, chyba z tego, co pamiętam. Tak jest. Siema ponownie. Luna! Lu... Lu不一直在那里吗? <笑>你这裹着肚皮的秃头小儿，敢唬我老朱？全是光溜溜的山，哪来的路？哎，他有慧根，你心不成？成你个奶奶！哦，你莫不是那老贼变的，专来作弄人嘞？吃我一盘！哈哈哈哈哈！不败就不败，这般气急败坏，修养还不如身边小辈。 No i dobra, przynajmniej będziemy mieli spokój od jego gadania. Dobra, lecimy teraz do tego przejścia, które udało się odblokować. Swoją drogą, czekaj, mogę sobie tutaj w ten sposób to zrobić i ogarnąć sobie wolę, tylko dlatego, żeby nieco tykwę odnowić. Co do używania tego mocnego jak głaz, to faktycznie, jeżeli w dobrym momencie tam użyję, jeszcze mógłbym coś tutaj pozmieniać w albo w tykwie, w tej miksturze, albo z jakąś umiejętnością, nie pamiętam dokładnie, i jestem w stanie wtedy nie dość, że zebrać koncentrację, czyli to, co mi się fajnie tutaj nabija przy każdym odbiciu, to jeszcze dodatkowo pamiętam, że mana się w jakiś sposób potrafiła odnawiać. Także to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Ja sobie tutaj te perły drzewne i tak dalej mogę pozbierać. Chociażby dlatego, że przydaje się to do miksturek. I chyba teraz właśnie dopiero będziemy zbliżać się do walki z niebiałym, tak? Co prawda pierwszej części. A, i bardzo jedna fajna, ciekawa rzecz, że... Prawdopodobnie, nie wiem jak, ale nie wykonałem do końca questa, który właśnie wykorzystuje te całe skupiska. Ponieważ mamy to skupisko formy materialnej, mamy skupisko uczucia z drugiego jakby chaptera i mamy skupisko wyboru. To jest w ogóle z tego, co patrzyłem, chyba jakby z czwartego chaptera, ale to jest legendarne, więc on chyba został w ekwipunku, nie wiem, ciężko powiedzieć. Jeden no skupisko będziemy mieli zaraz niedaleko właśnie tutaj, potem mamy jeszcze jedno... chyba jako ostatnie, piąte w chapterze szóstym i wtedy powinienem jeszcze porozmawiać typowo z tym piesełem, który daje nam medykamenty, bo patrzyłem sobie po zapisie live'a w momencie, kiedy kończyłem tak jakby szósty chapter i w ogóle i robiłem jednego przeciwnika, z którego wydrapia mityczna
mityczne to skupisko. No i jakby nie dokończyłem tego do końca, bo nie wiedziałem, co mam z tym zrobić. Więc mam nadzieję, że jestem w stanie w tej nowej grze plus 3 zrobić tego questa do końca. Jeżeli nie, nic się nie stanie. No stracę co najwyżej małego boosta do wszystkich statystyk, co jest lekko dołujące, ale umówmy się, wcale aż tak mało tych punktów wszystkiego nie ma. No ale zawsze mógłby mieć, prawda, więcej. Bo tam chyba daje nam to plus 15 do wszystkich statystyk. Coś w tym stylu. Dobra, odpocznijmy sobie, żeby mieć na maksa. No i zobaczymy, jak mi będzie szła walka właśnie tutaj z niebiałym. A tam na górze właśnie będziemy musieli się dostać po skupisko jedno. Także taki jest plan. Tam jest zresztą ta małpka, co nie? Dobra. Dawaj, Gosiu. Chociaż to pierwsze zetknięcie aż tak złe nie jest z nim, o ile to go dobrze zablokuje. Jak go dobrze zablokuje, to będzie easy. 等剥了你这张脸，我也去当个天命人玩玩。啊， ale żem to zajebiście zrąbał. Okej, nie ma w ogóle jakkolwiek blokady, nie podoba mi się to. Ciachniemy go sobie tutaj, możemy użyć. Strasznie krótki jest au efekt. Dobra, zginę już zaraz generalnie, nie? Jakby, nie żeby coś. Tak, zginę w tym momencie. Nienawidzę tego przeciwnika generalnie, nie? Ja jego powinienem potraktować maksymalnie brutalnie, a nie kuźwa jakieś tutaj defensywy z dupy robić, bo to nic mi nie da. Szczególnie, że Menda jest strasznie, ale to strasznie irytującym przeciwnikiem, nie? No i jeszcze żeś mi anulował. Dobra, wiesz co? Spróbuję na tobie to. Będę w stanie coś ci zrobić, czy jesteś po prostu tak niesamowicie zepsutym przeciwnikiem, że nic nie zrobię? Okej, nic nie będę w stanie mu zrobić. Jeszcze mnie zamroził, zajebiście. Dobra, wiecie co? Ja się poddaję generalnie. Niech on mnie zabije, bo to nie ma sensu. Ten build jest ujowy. Po prostu, zwyczajnie. Ja też nie umiem z niego korzystać, więc to nie jest tak, że on jest do końca zły, tylko ja po prostu nie umiem z niego korzystać, tak? Ale nie, ja muszę mieć coś, co zadaje o wiele większe obrażenia. Krok chmury przede wszystkim zamiast tego kamiennego. Chciałem dobrze, chciałem, żeby było ciekawie, ale sorry, nie umiem z tego korzystać i nie będę z tego korzystał. Zamieniam sobie wszystko na... może zamiast jakże, może sobie zmienię na maskę króla byka, co by być bardziej odporne na ataki tego ciula? Nie no. Dawaj jakże na maksa, kuźwa, i typa po prostu rozwalam. I dawaj mi tutaj szansę na obrażenia krytyczne i dawaj mi tutaj nawet tego debuffa z latarnią. Gdzie on tutaj jest? Wyżej? Tutaj. Proszę bardzo. Okedoke. I jeszcze bym musiał zmienić sobie z powrotem napitki, co by mieć więcej chyba redukcji obrażeń, z tego co pamiętam. Także stwórz lekarstwa. Nie, przepraszam. Uważ. Zamiast mocny jak głaz weźmiemy sobie tutaj redukcję obrażeń, o. Czyli mam dwa razy redukcję obrażeń i dwa razy trafienie krytyczne. Okej. Wszystko gotowe? Chyba wszystko gotowe. Normalnie i teraz jeszcze se kuźwa pierdyknę to i se pierdyknę to i se pierdyknę to. Bo jesteś głupi, cię nienawidzę i po prostu musisz być zniszczony. Czy ja nie zmieniłem... Fucking hell, nie zmieniłem umiejętności. Ale ja jestem kuźwa dobry, nie? To jest po prostu... Okej. Dobra. Aj! Bang! Nie umiem walczyć z tym przeciwnikiem, bo on się wije jak jakiś pierdzielony wąż. Ma tak dziwne ataki stajmingowane, że nie jestem w stanie nic zrobić. Dobra. Dobra. Zapomniałem, że teraz mu muszę zjechać tylko pół życia, ale muszę sobie zmienić na ten pierdzielony krok chmury, kiedy będę z nim walczył drugi raz, bo to będzie tak niesamowicie irytujące, żeby z nim się klepać, że to głowa mała. Dobra. Muszę się dostać tutaj na górę. Tylko nie pamiętam, którędy się to wbijało. Chyba tędy. Także, no. Co by nie było. Bardzo irytująca postać. Bardzo irytująca postać na nowej grze plus 1. Chyba nawet. Męczyłem się z nim kilka razy. Na nowej grze plus
2, nawet chyba troszeczkę więcej. Przepraszam bardzo, nie. Żeby się tam dostać, to ja powinienem wbić się chyba z drugiej strony. Najgorsze jest to, że nie pamiętam, a raz już tam się wbiłem. I teraz mam maluteńki problem. Bo nie pamiętam, z której to było dokładnie strony, bo tędy jak sobie wejdę, to mamy tylko wolę. I tu się miałem dostać chyba stamtąd bodajże. A. Dobra, nie spadniesz tutaj, mordo, nie odwalaj, dobra? Nie odwalaj. Musimy wbić się chyba tutaj niżej na to. Okej. I teraz tędy chyba musimy przebić się właśnie cave'em, by dostać się tam na górę. Albo się pomyliłem, nie mam bladego pojęcia. Szczerze, naprawdę nie pamiętam. Dobra, lecimy tutaj. Mamy kilku przeciwników. Szybko ich sobie sklepiemy. Hej, bing! Nie, no mimo wszystko wolę Jaksaset. No kurczę, jestem bardziej podatny na te ataki, ale przynajmniej bardziej nawalam w przeciwników. A ty co tu kuźwa robisz? Co ty kuźwa tu robisz? Co ty myślisz, że ty co? Że ty mi będziesz tutaj podlatywał i mi będziesz tutaj chleb? Ja w życiu. Nie ze mną te numery, ziom. Dobra, i tutaj chyba będziemy w tym miejscu? Czy to jeszcze nie to? Nie. Jak to się tam wbijało? Dobra, wiesz co, mordzia? Ja sobie po prostu przebiegnę. Nara. Tu mamy kwiatucha. Tędy. Tu mamy kolejnych. Tu mamy skrzynkę. Wywalone. Lecę dalej. Tutaj chyba, tak? Ta. Siema. Ja tylko po skupisko, nie? Dobra, i zobaczymy, czy to jest to faktycznie, którego nie mam, czyli w takim razie wtedy by mi brakowało jeden. Tak jest, skupisko myśli. Dobra. Bo jakoś błędnie ogarnąłem, że zebrałem wszystkie i jakby to jest... A, nieważne. Wiem, dlaczego nie zrobiłem tego questa kiedyś, bo ja dopiero za drugim albo trzecim, chyba za drugim, albo trzecim, nie pamiętam, podejściem, znalazłem skupisko typowo z pierwszego chaptera. Także mamy skupisko formy materialnej, skupisko uczucia, skupisko myśli, skupisko wyboru i jeszcze potrzebujemy zebrać co najmniej jedno skupisko, to mityczne z chapteru chyba 6, bo nie pamiętam, czy w 5 chapterze jakiś mamy. Bo chyba tych skupisk jest łącznie 5. Mogę się pomylić, ale jak się pomyliłem, no to sobie to sprawdzę ewentualnie jeszcze po odcinku. I faktycznie wtedy będę mógł się jakoś zboostować. Co prawda na sam koniec gry praktycznie, ale mimo wszystko. Dobra, teraz lecimy klepać się drugi raz tym typem. Z tym, że nie zmieniłem sobie zaś zaklęcia i będę się kuźwa denerwował. Nieważne. Nieważne, ej. Spróbuję go jakoś tutaj sklepać. Po prostu, zwyczajnie. Wezmę tyle medykamentów, ile będzie trzeba. I jakoś go pokonam, prawda? Prawda? Na pewno go jakoś pokonam. Normalnie, że go pokonam. Bo najgorsze jest to, że nie mamy tutaj żadnej kapliczki i kapliczka jest tam. Więc jak zginę, no to po prostu jeszcze raz będę sobie mógł tutaj, prawda, pyknąć. Dobra. To jest coś ciekawe, czy ja nie jestem w stanie po prostu przebiec tam i się z nim w ogóle nie klepać? Czy on jest opcjonalnym bossem, czy on jest takim fabularnym? To jest bardzo ciekawe, bo tutaj on pilnuje medytacji. To na pewno. Ale jeżeli ja bym po prostu przebiegł tam i miał go w dupie, ja aż sprawdzę. A, jednak nie. Dobra, muszę się z nim klepać. No to w takim razie się klepiem. Użyłem medykamentu, ale gra oczywiście nie włącza tego, nie wiem dlaczego. Jest to bardzo irytujące, ale dobra. Zbijmy mu trochę tej tarczy, ile się da. Ciachnijmy go tutaj. No. Strasznie ma długie te ataki, a w momencie, kiedy ja się chcę uleczyć, to ma jakby nie patrzeć bardzo szybkie te ataki. Dobra, zmieniłem sobie jakimś cudem, nie wiem kiedy, na... Ała, na pozycję, postawę filaru. Jeszcze jeden atak ma, kuźwa, zawsze ma 2, albo 3 nawet. Nieważne. Jeszcze to tutaj troszeczkę sklepiemy. Odbicie. Jeszcze mnie ciachną. Dobra, prawie nie ma tarczy. Więc jestem w stanie go prawie tutaj zaraz... Filar! Ebnięcie! Nie udało się! Bijem! Odbicie! Dobra, zaczynam troszeczkę lepiej korzystać z tego odbicia
mocne jak głaz, ale mnie kuźwa uderzył. No, nienawidzę cię. Nienawidzę cię i nienawidzę twoich ataków generalnie. Wywalaj stąd. Okej. Jakoś się udało. Mimo wszystko fartem według mnie. Mimo wszystko fartem, ale... Ale ważne, że się udało. Dobra, lecimy dalej. Ale ja muszę zmienić sobie zaklęcie na chmurę, bez kitu. Naprawdę. Bo ta chmura jest mi bardzo, bardzo potrzebna. Ale dobra. Lecimy dalej, co by nie było. I teraz tak. Następne miejsce, które odwiedzimy... Mamy Dolinę Ekstazy. Z Doliny Ekstazy w zasadzie już mamy całkiem niedaleko do świątyni i do finału chapteru. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale musimy na pewno jeszcze jedno miejsce odwiedzić i pokonać tego dużego ziomka kroczącego sobie, żebym zdobył jeszcze jeden amulet. Który mam nadzieję, że dropi z niego za każdym razem, bo jeżeli nie, to on się w żaden sposób nie respawni. Ale wydaje mi się, że normalnie można dropnąć za każdym razem. Ewentualnie użyję sobie wtedy... Karpa złotego? I myślę, że będzie spoko. Dobra, zmienimy sobie na tą chmurę. Bo się będę dziwił, że mi coś nie wchodzi. Teraz tak, tutaj możemy ogarnąć sobie questa od Liska. Możemy iść tam i walczyć jeszcze z... Nie nieczystym, tylko niezdolnym bodajże. Ale jak polecimy sobie bezpośrednio tutaj... Chociaż wiecie co? Ja sobie wezmę tego questa Liska tylko dlatego, że będę miał przemianę Lisa. Jak będę miał przemianę Lisa... Dobra. Jak będę miał przemianę Lisa, to mogę sobie przebiec śmiało przez przeciwników i dopiero w momencie, kiedy będę chciał się przemienić... To sobie wrócę do swojej postaci. To może być całkiem okej, żeby się tutaj nie męczyć z przeciwnikami poszczególnymi. I proszę bardzo, jesteśmy Liskiem. Pędzel śnieżnego Lisa, proszę bardzo. Bo teraz faktycznie tutaj przeciwnicy nie będą nas atakować typowo. I możemy się śmiało dostać do miejsca, w którym znajduje się ten kroczący duży ziomek. Tylko on był, przepraszam bardzo, momencik. Gdzie on dokładnie był? Ha, wydaje mi się, że on był tutaj na dole i wtedy tam się na lewo idzie. Czy on dopiero był, jak się idzie od świątyni? Ajajajajaj, najgorsze jest to, że do końca nie pamiętam. Dobra, na razie po prostu pobiegniemy sobie tutaj i dostaniemy się tam, bo tu możemy zbiec na dół. A tutaj lecimy dalej do kapliczki. I teraz, kurde, żebym ja skojarzył dokładnie, gdzie on chodzi. Mi się wydaje, że on tam gdzieś w dolinie sobie chodzi. Siema, siema. Widzicie? Przynajmniej przeciwnicy mi tutaj nie zawracają głowy. I teraz tak, tutaj mamy jednego ziomeczka dużego, ale z niego chyba nic typowo nie dropiło poza wolą. Ewentualnie może coś tam dropi, ale na pewno nie ten przedmiot, o którym mi chodzi. Skubany mnie kuźwa tu zaatakować chce. Spoko, dam radę. Tam mamy kapliczkę, tylko mamy jednego przeciwnika i... Dobra, spróbuję go sobie tutaj załatwić. Ciachniemy go tutaj. O, ładny kryt wleciał. Dawaj go szybko, bo on jest strasznie irytujący. Dobra, udało się, elegancko. Nie lubię tego typu przeciwnika. On jest dość szybki, dość... mocny, ma dużo HP i nieraz sprawił mi sporo problemu, ale na szczęście się udało. Dobra, i teraz ponownie zmienimy się w Liska i teraz lecimy sobie w tą stronę. I o ile się nie mylę, jeżeli polecę właśnie w tą stronę, to powinienem znaleźć tego większego moba, z którego wydropi mi właśnie ten amulet brakujący. Więc zawsze będę miał chociaż dwa. Bo koniec końców chciałbym mieć 3, ale no musiałbym wtedy zagrać jeszcze raz. I to już by była nowa gra plus 4. A tak mi się wydaje, że to będzie z tej strony, nie? Czekaj, tutaj, może to było tu? Tak, to jest tu, dobra, okej. Okay. Jest nasz ziomeczek. W takim razie możemy się zmienić. I możemy sklepać tego ziomeczka.
Zatrzymamy go sobie tutaj. Pykniemy parę razy. On ma troszeczkę HP, ale jakoś myślę, że dam radę. Rozbity, elegancko. Dawaj, akolita, kuźwa. Ciachnę ci kostkę normalnie. I teraz jeszcze muszę go dobić. Chociaż jeszcze ma trochę HP. Ciach. Jeb. Kryt nie wszedł w ogóle. Będzie? Let's go! Złoty plater z kolcami. Dobrze. Mamy to. W takim razie będę mógł sobie to wyekwipować nawet, kurczę, teraz. Będę miał minimalnie mniejszą szansę na trafienia krytyczne, ale wydaje mi się, że przy tym secie, który używam, to i tak ta szansa nie jest aż tak mała. Więc czemu by nie? Proszę bardzo. A zawsze 32 więcej obrony. Myślę, że to jest spoko opcja, nie? Ogólnie. No chyba, że tutaj polecimy typowo na razie w obrażenia, co by nie było. Dobra. Zostawię tak, jak było. Ale mam ten drugi alum, amulet to najważniejsze. Dobra, teraz ponownie możemy zmienić się w liska. I lecimy sobie w takim razie bezpośrednio do świątyni, bo w zasadzie tylko to teraz mi zostało do zrobienia, jeżeli chodzi o finał chapteru, tak mi się wydaje, bo z tych wszystkich jakichś tutaj poszczególnych, no nawet jak mamy tego liska i tego questa, no to są wszystko poboczne i przed nami typowo z przeciwników takich, powiedziałbym, obowiązkowych, został na pewno... Ja kuźwa jestem teraz, przepraszam? Jakoś tak mam wrażenie, że zabłądziłem. Albo nie, albo dobrze biegnę. A nie, to jest tędy. Tu... Nie, wait, co? Tak, to jest tu, dobra, przepraszam. Z drugiej strony jakoś tak... Nie wiem dlaczego od boczku poleciałem. Czekaj, bo on mnie tu będzie... Nie, proszę mnie zostawić, ja jestem... No, żeś ty, mendo, jedna wredna. Dobra, to było bardzo chamskie z twojej strony, wiesz o tym? Wiesz o tym, zdajesz sobie sprawę? No chodź, no chodź. Bang! Tu cię, kuźwa, normalnie pierdyknę. I... Bang! W sumie cały czas mam tą postawę filaru. Totalnie o tym zapomniałem. Chociaż ona nie jest taka zła. Ma chyba największy zasięg z tych wszystkich postaw. A poza tym można się na chwilę wbić na górę. I uniknąć wielu ataków, które są typowo na lądzie, więc... Ma to swoje niewątpliwie plusy. Wracając, z takich obowiązkowych przeciwników, których tutaj mamy po drodze, to na pewno teraz będzie jeden... jak on się nazywał? Jakiś komandor chyba, coś tego. I potem już wlatujemy do świątynki, przebijamy się przez przeciwników i finalny boss. Normalnie. Co by nie było. Także zobaczymy, jak mi pójdzie tym otóż ziomeczkiem. On nie jest jakoś turbo trudny, ale jak się go zlekceważy, no to też... Kapitan Fala Kalpy, no właśnie. To też może sprawić sporo problemów, prawda? Dobra, od razu go zatrzymujemy, napierdzielamy czym tylko mogę. Ile krytów wejdzie, tyle wejdzie. Oho, dobra, ten atak był taki bardziej... Czachnę cię! Dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bang! Super! Powoli się rozgrzewam, ale to dobrze, bo przed finalnym bossem to będzie bardzo potrzebne. Oj, nie, no, nie sięgłem go. Dobra, elo, tyle z tobą, więcej nie potrzebuję, lecimy dalej, nawet go nie zbieram po prostu, nie ma sensu bawić się z tym przeciwnikiem, jakby wywalone w niego w ogóle, absolutnie, nie zwracam na niego uwagi. I okej, jesteśmy w świątyni, jak mówiłem, ta koncentracja, czy te umiejętności, które dopiero powoli sobie rozgrzewam dzisiejszego dnia, bardzo mi się przydadzą. Szczególnie, że finalny boss ma łącznie... Czekaj. Tak jakby trzy fazy, ale w sumie tą trzecią fazę też ma potrójną, więc w sumie ma pięć. Także ogólnie... No, na spokojnie. Zastanawiam się tylko, czy będę używał złotej przemiany, czy chcę użyć na przykład może cienistej otchłani, bo w sumie ona też jest dobra. Ale z drugiej strony... W sumie na razie mogę używać tego, co by nie było. Odpoczynek,
I lecimy, moi bezpośrednio, moi drodzy. Nie dokończyłem kuźwa zwrotu. Lecimy bezpośrednio do finalnego bossa, co by nie było. Nie będę tutaj zajmował się żadnymi poszczególnymi pierdzielnikami, bo nie jest mi to potrzebne. Tutaj też muszę pamiętać, że jak użyję kroku chmury, to mam debuffa życia, ale za to mam fajny buff, jeżeli chodzi o atak, więc na razie spróbuję sobie z tym. Jeżeli mi zbyt ciężko będzie szło, albo w ogóle mi nie będzie szło, no to ewentualnie wtedy zmienię sobie zaklęcia. Tutaj będą chcieli mnie atakami, no właśnie, różnymi dystansowymi brać, ale spokojnie, na spokojnie sobie przebiegnę. Nic się tutaj nie stanie. Grunt to być szybki, zwinny, sprytny i tak dalej. Teraz tutaj jeszcze mam przeciwnika, którego też w sumie mogę sobie ominąć tędy. To ja sobie będę zaprzątał głowę, nie? Jakimiś pierdzieletami. Ale jest taka misja i rozkminiałem to w taki sposób, że kurczę, jak przejdę sobie całą tą wersję gry, czy tam trudność, to jeszcze sobie będę mógł odpalić streamka tak hobbystycznie i poklepać sobie przeciwników tak po prostu, nie? Czemu by nie? Pany, spokojnie! Najlepsze jest to, że jak ja już tutaj wejdę, to tak naprawdę oni mnie no nie gonią, bo ich jakaś taka strefa aktywności jest dosłownie tam przy schodach. Jeszcze jakby coś dropili naprawdę fajnego, to nawet bym się z niej poklepał, co nie? Pewnie dropią, bo w grze jest do zdobycia bardzo dużo różnych części zbroi. Tylko wydropienie tych części zbroi jest zarąbiście skomplikowane. No dobra. Czy ja mam może tutaj coś, co zwiększyłoby mi odporność na grom? Bo bardzo dużo będzie tego gromu za chwilę. Odporność na poparzenie, odporność na truciznę, odporność na grzmot. Właśnie o to mi chodziło, tylko nie. Ja sobie tutaj go wezmę i przypiszę. Tak jest, dobra. Czyli teraz pod lewym, lewą strzałką, nazwijmy to, będzie proszek przeciw porażeniom. Bo ja mam dość duże tutaj, dużą odporność na poparzenie, 129, ale to jest wciąż za mało. No i dobra, lecimy. Plus jest taki, że po pokonaniu tak jakby tej pierwszej fazy przeciwnika mamy zapis i w momencie, kiedy zginę przy drugim jakimś pojedynku, to i tak zaczynam od tego drugiego i tak dalej, i tak dalej. Bardzo jest to przydatne. Lecimy, moi drodzy. Lecimy.很久以前，我与金蝉子还是同门。他是个认真的人，看不得灵山从来祥光瑞霭，山下却遭着苦困天灾。他说，凡诸众生皆有慧根，何以只有你我高高在上，其他人就只配磕头烧香？ 我说，因为他们不如你我。后来，他犯了大错，重入轮回，又收了几个徒弟，可结果如何？徒弟死的死，逃的逃，连他自己也躲了起来。要我说，这些去取经的，都是废物。 信什么狗屁如来？不如我自己来。既见未来，为何不拜？ Nie mam bladego pojęcia, jak mi pójdzie z tym ziomkiem ogólnie. Ale coś czuję, że może być ciężko. Może nie przy tej pierwszej fazie, ale ogólnie wiecie, o co chodzi. Proszę,
Czachnijmy go tutaj. Ole, ładnie kryt wleciał normalnie. Mogę go jeszcze zatrzymać? Mogę go zatrzymać. Trochę cię tutaj pierdyknę. A co ty myślisz? Dawaj go jeszcze. Jeszcze tutaj. Tak, z dzidy ci walnę. Dobra, okej, okej. On się znowu teleportuje. Dobra, pół HP już nie ma. Ta pierwsza faza jest mimo wszystko jedną z tych prostszych. To jest właśnie najlepsze. O, udało mi się go zestunować i anulować. Yep! Dobrze, ciachnięcie, dobicie. Woo! Bang! Koniec, życia nie ma. Ale teraz ogólnie sytuacja wygląda tak, że i tak muszę tak jakby przegrać. Jestem ciekaw, czy on mnie może tak po prostu pokonać w ten sposób właśnie. A, czyli ja muszę przetrwać te ataki, co by nie było, żeby... Okay. I teraz się załączy kascenka, jo? Tak. To był bezsens totalny, a przynajmniej nie zużyłem tego kosmyka z tego, co widzę. Choć i tak następny pojedynek będzie, można by powiedzieć, od zera urobiony. Wziął mnie, wciągnął do wora normalnie. Teraz będzie ta cięższa część walki według mnie. Drugi etap, czyli finalne starcie z wodzem makakiem. Na całe szczęście, jak mówiłem, walczymy tutaj, jakby nie patrzeć, od zera. Czyli mamy wszystkie statystyki, wszystkie zaklęcia odnowione. Także myślę, że jakoś sobie chyba poradzę. No i dobra. Zatrzymajmy go, nabijmy ile się tylko da. Bang! Uuu, nie wyszło. Nie. Może zróbmy tak. Bej! Nie spodziewałeś się mnie! Oj! A, żeś mnie anulował. No. Ciach! O, 5000 weszło. Zatrzymaj się, nie mogę. Ha! Wódz makak pokonany. Dobra, jakby ja tak marudzę, że tacy ciężcy przeciwnicy, po czym ich po prostu rozwalam. Jestem z siebie dumny. Dubi. Jebzdzidy! Brutalne. Very brutalne. Dobra, drugą część walki mamy z głowy. Teraz, no w sumie ta najtrudniejsza. Szaba baba?
不是这样，这才是你。小侄子，撑住，莫丢了神智。 No i dobra, lecimy, teraz jesteśmy makakiem i musimy, znaczy musimy, możemy rozwalać tutaj tych ziomeczków. Oni też mają w ogóle więcej HP, bez skitu. Co ty gadasz? Dobra, w takim razie po prostu lecę dalej. Elo, nie walczę z wami, za mocni jesteście. Nie byli tacy mocni wcześniej. Nara! Nara! O, tu jest akurat coś, z czym muszę w sumie walczyć. Eja, eja, eja! Dobra, elo, idę dalej, nara! Proszę mnie przepuścić! Urła, proszę mnie przepuścić, powiedziałem! To jest takie, przepuścicie mnie, to was nie zaciukam. Aha, my final form. Aha, a teraz nawet pokorzystam, ej, to jest bardzo przyjemne. No i to jest bardzo fajne, taki krok chmury jakby troszeczkę. Dobra, lecę dalej, nara. Chyba zaklinowałem się. No nie. Do góry! Do góry! Do góry! I do góry! Pie, 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 pie. Dobra, lecę! Ono tu! A, I, E, O, U, A, I! Aha! Dobra. Jak to teraz tutaj wyglądało? A! Jaki on jest przepotężny! Czekaj, medykament na ten, na grom. Weźmiesz go! Medykament na ten, dobra, okej. Okay. La la, la la la, la la. No nie, no zaśmie, kuźwa. Zablokował, dobra, masz. Pie, 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 pie. Dobra, nie pito, zaraz cię rozwalę, tylko daj mi chwilę, dobra? Dobra, ładujemy, ładujemy, ładujemy! Potężny atak! I teraz cię, kuźwa, normalnie nadupiam. Bang, 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 bang. Głupie jest tylko to, że przy zmianie fazy tak czy inaczej dostajemy damage. Nawet, że no, no nie powinniśmy, bo to jest cutscenka, nie? No żeś, kuźwa, znowu żeś mnie zamknął w tym kółeczku.
Oj, nie to chciałem. Nie dosięgnę go stąd. Poczekaj, poczekaj. Ty, a może ja się zmienię w tego? Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. No i dupa. To jest to, że on cofa w ten sposób. Cofa w ten sposób. O, zabił mnie! Cofa w ten sposób przemianę. To jest strasznie irytujące. Dobra, no mam jeszcze jedną szansę. Ale jestem trochę zły, że mnie zarąbał. Nie widzę, gdzie jestem. Fajnie, że to się. Fajnie, że się na niego, że tak powiem, jakkolwiek fokusuje, nie? To jest bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne. I bang! Co to się... Co ty żeś zrobił? The hell is... Nigdy nie widziałem tego, co on tutaj robi. Żeby zamknął nas w takim kółeczku, serio. Naprawdę. Jestem w szoku. Ej, zabił mnie? Halo. Dobra. Nie poszło to perfekcyjnie. Generalnie poszło to bardzo słabo. Ale przede wszystkim dlatego, że ja na niego szarżuję, zamiast po prostu poczekać, bo jakoś tak chcę go po prostu szybko sklepać, nie? Ale to nie pyknie. Dobra. Przede wszystkim, co by się przydało, to użyć sobie tutaj teraz fajnie wzmocnienia, na spokojnie. Cyk, 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 dobra. Teraz użyjemy sobie tutaj jeszcze skupienia. To nie? I teraz cię pizdę normalnie na pełny! Bang! Bang! Dobra, teraz się przemienił. Ale ta pierwsza runda była zdecydowanie lepsza. Taka bardziej, taka mięsista. Jak pierwszy raz przechodziłem grę, to się z tym typem klepałem chyba 20 parę razy. Serio. Kliknąłem unik. Aha. To ładne opóźnienie inputu, ty. Gościu. Gościu. Co to miało być? Przepraszam bardzo. Dobra, to mi się wczulnie podobało generalnie, nie? Dobra. On mnie nie powinien móc tym uderzyć w ogóle, to jest bez sensu. Nawet, że nie mogłem się na niego sfokusować, to i tak się udało. Dawaj, ciachnij go! Dobra. Ma mało życia, ale przede mną jeszcze ostatnia, trzecia faza. W sumie najgorsza. Bo on będzie wymachiwał tym kuźwa grzmotowym czymś. Bez końca. Ja!
Nienawidzę tego ataku, nie? Dobra, elo, ale to nie była ładna walka ogólnie, muszę przyznać. Jakby, nie wiem, jakoś dzisiaj słabiej mi idzie po prostu. Zdecydowanie.走仙拐了我的宝贝下界，又借大圣之力把我的后天丹儿变成了销魂夺魄的邪宝，还化作我模样，假我之名诓来了许多旧仇，一心逞能报复。大毒品，我早该猜到是你。恕罪恕罪。哼，管你一次我信，管你两次猪都不信。 我也不信，谁知这孽畜胆子这么大，我本要亲自收他，不料两位施主先到，无能，你自是福大命大，而他年纪轻轻竟如此了得，这回或许没看错人。莫讲这些不帮衬的话，你那黄眉小儿世俗淹死是小。 大师兄的东西若是丢了，在找寻起来就难了。你那九齿钉耙，且借我用用。
师兄此番下界，倒是去了好久。说人话。这回我又赢了金蝉子。祸乱人心，道果为因。 师兄如此执着输赢，可笑，可悲。若不能赢，还仗什么因果人心？ No i mamy. Trzeci rozdział ukończony. Bardzo fajne są te wstawki animowane. Pokazują różne strony. I tutaj... No. Nie umiem się dzisiaj skupić, okej? Okay? Serio, nie umiem się dzisiaj skupić. Ja bym musiał nagrywać tak. O, wtedy nie słyszę, co oni gadają, a ja sobie gadam wtedy. Się mogę skupić, bo w momencie, kiedy ja prawie siebie nie słyszę, bo słuchawki mnie zagłuszają, tu jeszcze ten coś napierdziela, no to naprawdę nie jestem w stanie. Ale ta chciwość ludzka była pokazana dość mocno. I naprawdę fajne są te wstawki animowane. No i mamy trzeci rozdział ukończony, także normalnie rozumiesz, lecimy do czwartego, tak o. Czwarty, jak dobrze pójdzie... Nie, w sumie czwarty jest dość długi. Raczej go nie będę w stanie zrobić na jednym odcinku. Chociaż, kto wie. Wyjdzie w praniu, ale na pewno następny odcinek nie będzie przeznaczony dla arachnofobów. Tyle mogę powiedzieć. Bo następny chapter jest dość... dość taki, no niezbyt fajny, nie? I dużo takich obleśnych stworzeń będzie i w ogóle... Ale tak poza tym całkiem okej, nie? Fabularnie całkiem fajny. To na pewno. Także... Cóż... Lecimy, trzeba dotrzeć do pierwszej kapliczki. Daga屁,
你这快些走吧，休要误了我吃酒。我闻到那妖婆有些个怪癖，八节四时都要进补，每次进补必要成亲。有次夫人来此贺喜，挑了面宝镜做礼，名为赵古镜。什么？赵古镜？我记得夫人时常念叨。 言语间好生可惜了。哎，你听我说完后话。你妖婆拿镜子一照，就失了神，转身就把镜子扔了。夫人因此生了闷气，便不再亲自做动作。老古可没完，老子一路上叫都追不上了。谁？谁在里面？我靠，大胆，我站在河里也敢动。啊！ No i dobra, jesteśmy w czwartym rozdziale, musimy dotrzeć do pierwszej kapliczki, żebym mógł sobie na spokojnie zapisać gierkę, no i wtedy będę mógł zakończyć również odcinek, chociaż kurczę, mógłbym chociaż się zmierzyć z tą jedną, z tym jednym przeciwnikiem tutaj, kurczę. Tylko uprzedzam, no to już, tu już naprawdę, jak ktoś ma arachnofobię dość mocno, no to lepiej nie oglądać, ej. Niestety nie ma trybów dla arachnofobów, a tutaj na drzewie siedzi taki jeden, o, pająkopodobny, bardzo nieprzyjemny i paskudny, ale spoko. Szybko się go pozbędziemy i lecimy dalej. Tu jest dużo przeciwników, takich dość mocnych bym powiedział, ale myślę, że sobie jakoś kurczę tutaj poradzę. Czekaj, walnę go podwójnym co prawda, ale ładnie kryt wleciał, także nie jest źle. Ten jest dość przerąbany, ale może ciachnę go tutaj konkretnie, dobra. Jeszcze raz, bardzo dobrze, rdzeń umysłu dropnął, ten mnie tutaj bije. I również padł, bardzo dobrze. Żadnych skrzyneczek nie muszę otwierać, nie jest mi to do niczego potrzebne. Lecimy dalej. Lecimy tu. To będzie kolejny. Przestań, kuźwa, tutaj. Co ty chcesz, gościu? Co ty chcesz? Modliszka jesteś, czy czym tam jesteś? Nieważne, nie interesuje mnie to. I tak cię dojadę. Weź się ulecz. Dobra. I... jebou! Ej, wleciał całkiem fajny kryt. Bang! Pięknie. Pa! No. Panie. Bez takich. Ten tutaj mnie jeszcze będzie chciał strzelać. On mnie zastrzelił prawie. Kościu! Bez takich. Nie wolno. Dobra, i mamy tu jeszcze jednego przeciwnika, którego muszę ciapnąć. Co ty się żeś teleportował? Halo? No, nagle się pojawił, rozumiesz go? Na chwilę go nie było i nagle się pojawił znowuż. I okej. Okay. I teraz najgorsza animacja aktywowania kapliczki w tej grze. Nienawidzę tego, to jest tak paskudne. Okej, okay, dobra. Nie potrzebuję tych rdzeniów, ale po prostu nie wiem, kupuję wszystko elo, bo mogę, bo mnie stać, nie mam co robić z tą wolą. To se kupuję i siema, i dziękuję, i do widzenia, to też se kupię, i to też se kupię, i to też se kupię, i mogę sprzedać wszystkie, co zdobyłem, no i siema. Okej. Okay. No to w sumie odpocznę sobie i zawalczymy z tym jednym przeciwnikiem jeszcze tutaj z tego czwartego chapteru. Dzięki czemu troszeczkę szybciej przez niego przebrniemy i w następnym odcinku, kto wie, może uda się od razu zrobić cały czwarty chapter. Co prawda nie będę robił sekretnej części, że tak powiem, tego chaptera. I jestem w stanie chyba to zrobić w każdym momencie później, bo to nie jest obowiązkowe takie od razu, szczególnie, że to jest sekretne i w ogóle. Więc zobaczymy, wyjdzie w praniu. Może uda się zrobić wszystko. Moja chodzi.
让叔叔也帮你一帮。二位元老，里头正排筵席，快请进来饮几杯薄酒吧。二位贵客，怎来的这般迟？你们家夫人这次又没来吗？夫人碍于身份，不便在下界露面。但她心里一直记挂着各位，特差小的送来这份薄礼。夫人说了，盼仙姑早日康复，早日上天一叙。夫人未来实是可惜，我们可是备了一出好戏要唱，专意等了这许久嘞。而今礼被偷了，人被杀了，不如拿你两个顶缸吧。我们不过是办事的下人，奶奶这是扯什么笑话呀？猪八戒，我知你生得丑，怕见人，但也不用要，顶着另一张猪脸哄我母亲吧。没颜色。我老猪一身上火，你母亲也不知哪一位，且得等着。好薄情的人，当年你在这岭上杀人放火，毁他清誉，如今却都不记得了。清誉？都做野妖精了，还有脸提什么清誉？我说呢，原来你就是那蜘蛛精的小辈。罢了罢了，叫我一声好叔叔，老朱给你几分面子，去那破洞里见见故人。你乐意去也好，不乐意去也罢，可不由你了。Ten piękny pajączek, po prostu niesamowity. Dobra.Cię pociacham normalnie na drobne kawałeczki, ej. Oj, oj, oj. Ktoś tu padł. Ocia! Ej! Łatwiutko, z tobą się nie będę tam nawet przejmował. Ej, co ty? Przepraszam? Why ty siedzisz tak wysoko? Dobra, zrobimy tak. Jeb ci jeszcze w ten zad, kuźwa. Ej, jeb! I elo, i nie ma drugiej siostry. Nara.这些昆虫，披了人皮，穿了人衣，也只会这等阴损勾当。是是是，
得上你天蓬元帅光明正大。那一位的尸身，我估摸着还没凉透呢。你这就又找了只仙猴子拜作师兄了？放你娘的屁！叫你母亲早早出来求饶，说是我念你年少无知，留你一条贱命。实话与你说，东西就在盘丝洞里，若是怕了，就赶紧逃吧。你儿子便怕，这破洞，只日我一次给他注平，看你们一窝再去哪里藏。No i dobra. Rozwaliliśmy sobie pierwszego większego przeciwnika w tym chapterze. Jeszcze wbijemy się tutaj. I wtedy będę mógł sobie zakończyć odcinek przy pierwszej kapliczce. Się kuźwa normalnie załadować musiało. To też jest fajna scena ogólnie. Na całe szczęście ta jedna pajęczyca jest tak w sumie po naszej stronie. Dość mocno. Co nie zmienia faktu, że dość obleśne, tak czy inaczej. O, bez kitu. Pajęcza jama. Ale super, jeje. To chyba już nie będzie żadnego przedmiotu, bo normalnie by był, albo tam niżej, nie pamiętam, bo to już kilka razy podnosiłem, więc nawet nie będę sobie tym żawraszał głowy. Tylko lecimy do pierwszej kapliczki, dajemy sobie tutaj spawn pointa, można by powiedzieć. I teraz, śmiało, będę mógł zakończyć odcinek, moi drodzy. Czekać nas będzie w następnym odcinku dużo przygód w tejże przepięknej, malowniczej, w ogóle nie przerażającej jaskini wypchanej po brzegi różnymi przepięknymi istotami, robaczkami i w ogóle, ale będę starał się po prostu lecieć na pełnej przed siebie, tak żeby wbić się właśnie do finalnego bossa. Zobaczymy jak to pójdzie. No i ewentualnie pomiędzy spróbuję sobie pyknąć jeszcze jedną postać, która odblokuje nam później możliwość wbicia się do sekretnej części mapy. Choć tak jak mówię, wydaje mi się, że mogę to zrobić w każdym dowolnym momencie później. Nie muszę tego robić od razu. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Dobrego dzionka wszystkim i pa, pa.